Rozmowa dnia. A pierwszym gościem sygnału dnia w środę jest pan Radosław Fogiel, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, witam państwa. Zaczynamy od tematu, który zajmuje umysła większości Europejczyków teraz praktycznie, czyli Lampedusa. I mówi się znowuż o przymusowej relokacji uchodźców. Co z tym dalej tematem będzie? Będzie tak wracał po raz kolejny? Po stronie polskiej nic się nie zmienia. Jesteśmy zdecydowanie przeciwni jakiejkolwiek relokacji przymusowej czy wymuszonej karami finansowymi, jakbyśmy jej nie nazwali. No to jest to relokowanie ludzi wbrew ich woli i jest to narzucanie rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa państwom członkowskim, no do czego nie upoważniają Komisji Europejskiej traktaty. I Polska się temu sprzeciwiała, Polska się temu będzie sprzeciwiać. Póki rządzi Prawo i Sprawiedliwość, bo pamiętajmy, że kiedy na ten temat głosowano w Parlamencie Europejskim, to część naszej opozycji poparła taką relokację, a część schowała głowy w piasek, nie wzięła udziału w głosowaniu, co było de facto również głosowaniem na tak, ale Europa dzisiaj znowu stoi w obliczu wielkiego kryzysu, jest szturm na południe naszego kontynentu, Lampedusa jest tego symbolem. I wtedy Komisja Europejska w osobie Ursuli von der Leyen wraca do tego tematu. Jeżeli w końcu nie zmienimy filozofii działania, jeżeli nie zmienimy polityki, przestaniemy składać takie propozycje, które są zachętą dla przemytników ludzi, bo jeżeli mówimy, ktokolwiek przyjedzie, będzie relokowany w głąb Europy, no to jest przecież folder reklamowy dla tych, którzy biorą ostatnie pieniądze od ludzi, którzy chcą się do Europy przedostać, bo mówią, no proszę bardzo, no tylko dojeżdżasz do Europy i już się tam tobą zajmą. My musimy zmienić politykę, rozwiązywać problemy tam na miejscu i uszczelnić granice Europy. No wtedy nie będziemy też wspierać tych przemytników. Ale wielu polityków mówi coś takiego. Europa, Unia Europejska jest zbudowana przede wszystkim, czy między innymi na solidarności i to powinniśmy tę solidarność okazać. Myślę, że Polska w ostatnich miesiącach i latach udowodniła, że solidarność nie jest nam obca i jeżeli ktoś jest w prawdziwej potrzebie, to my tę solidarność, serce i pomoc okazujemy, ale spychanie problemów jednych krajów na inne albo oczekiwanie, że niektóre kraje będą, które mówiły, które ostrzegały, że to jest droga prowadząca donikąd, będą teraz brały na siebie koszty błędnej polityki migracyjnej Komisji Europejskiej niektórych krajów, w których rządy podejmowały takie decyzje, no jest oczekiwaniem na wyrost i z solidarnością nie ma nic wspólnego. Drodzy państwo, zmieniamy temat. Teraz obronność. Kilka dni temu pan minister Błaszczak, minister obrony, ujawnił starą doktrynę wojenną, która przewidywała obronę Polski dopiero na linii Wisły. O tym była mowa też między innymi we wczorajszym odcinku Resetu w Telewizji Polskiej. I z drugiej strony dzisiaj na granicy w Kręgach zbiera się Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego. Ministrowie Sprawiedliwości, Spraw Wewnętrznych oraz Obrony będą na odprawie ze służbami. Jak to w tej chwili wygląda? Jeśli chodzi o samą granicę, bo rozumiem, że... Spodziewamy się prowokacji kolejnych. My cały czas jesteśmy gotowi i musimy mieć z tyłu głowy, że prowokacje ze strony Łukaszenki czy ze strony Rosji są możliwe. To co do tego nie ma wątpliwości. Ten nacisk na naszą granicę trwa. Gdyby nie to, że podjęliśmy twarde decyzje, gdyby nie to, że zbudowaliśmy tę zaporę na granicy i fizyczną, i elektroniczną, to sytuacja dzisiaj byłaby dużo, dużo gorsza, bo tam ten napływ do końca nie ustał i tam cały czas są próby sforsowania granicy. No, zapora po prostu znakomicie ułatwia utrzymanie szczelności. A jeśli zaś chodzi o kwestie militarne, to samo odtajnienie było postawieniem takiej kropki nad i, bo przecież o tym, że to była taka doktryna, mówiliśmy wielokrotnie. No, mówiliśmy przecież, że rząd Platformy Obywatelskiej likwidował jednostki na wschodzie Polski. No, ma to pewną wewnętrzną, chociaż chorą logikę, że jeżeli zakładamy, że oddajemy pół Polski wrogowi i pozwalamy mu okupować terytorium do Wisły, no to rzeczywiście wyprowadzamy stamtąd jednostki wojskowe. Ci, którzy dzisiaj udają
oburzonych, zwłaszcza po stronie opozycji, tym, że odtajniono dokumenty, no w zasadzie już o znaczeniu historycznym w dużej mierze, które udowadniają, jaką politykę prowadzili nasi poprzednicy, no tak naprawdę oni nie są oburzeni faktem odtajnienia, tylko oni są oburzeni tym, że ujawniamy, jak chcieli potraktować pół Polski decydenci z Platformy Obywatelskiej. Zostajemy w temacie, bo właśnie na Facebooku dosłownie kilka minut temu Prawa i Sprawiedliwości opublikowano kolejny wasz spot. Minister Mariusz Błaszczak mówi o filmie Agnieszki Holland, który traktuje właśnie o wydarzeniach na granicy. Mówi o tym, że jest to atak na funkcjonariuszy. Standardowe zastrzeżenie, że wypowiadam się tylko na podstawie trailera i wywiadów samej autorki, bo filmu nie widziałem, ale rzeczywiście z tych materiałów dostępnych można wywnioskować, że mówiąc bardzo łagodnie, jest to opowieść niezwykle jednostronna, która w żaden sposób nie bierze pod uwagę szerszego kontekstu. Tam się chyba z tego też, co słyszałem z recenzji, nawet wczoraj w jednej z stacji radiowych, nie pojawia w ogóle kontekst Białorusi, tego, że ci biedni ludzie szukający szczęścia, jak określił tych uchodźców, tych migrantów czy nachodźców Donald Tusk, że oni są tam sprowadzeni przez Łukaszenkę. W ogóle tego nie ma. Jest rzeczywiście tylko bardzo emocjonalny i nieprawdziwy obraz jakichś cierpień zadawanych przez Polską Straż Graniczną czy przez polskich funkcjonariuszy, co jest absolutną nieprawdą, co jest atakiem i szkalowaniem polskiego munduru i co, dodajmy, jest toczka w toczkę zgodne z propagandową historią, jaką serwuje, no nie tylko nam, jaką próbuje serwować światu reżim Łukaszenki. To właśnie reżim Łukaszenki próbuje przekonać, podkopywać wiarygodność Polski, podkopywać te dokonania, które mamy od wybuchu wojny, te miliony uchodźców, które przyjęliśmy, prawdziwych wojennych uchodźców, to jest wymierzone dzisiaj propagandowo w to, żeby właśnie podkopywać wizerunek Polski. Być może zupełnie przypadkiem, być może jest to kwestia naiwności i bardzo niedobrego oglądu świata, ale film pani Agnieszki Holland wpisuje się dokładnie w tę narrację. Zostajemy przy naszej wschodniej granicy, szeroko rozumianej. Wczoraj się odbyła sesja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Przemawiał pan prezydent, mówił Andrzej Duda, mówił m.in. o agresji rosyjskiej w Europie, mówił, że trzeba ją powstrzymywać, ale przemawiał też Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy. No i tutaj sugerował coś takiego, że sprawa zboża i embarga na zboże ukraińskie jest pomocne Rosji, mówiąc delikatnie. Mamy jakieś zgrzyty na linii z Ukraińcami? Powiem tak, jeśli chodzi o samą rosyjską agresję, no to stanowisko prezydenta Dudy jest czymś oczywistym. Nigdy nie będzie polskiej zgody na jakąkolwiek rosyjską agresję, na jakiekolwiek łamanie prawa międzynarodowego, bo historia nas uczy, że prędzej czy później to Polska płaci cenę za politykę tolerowania takich działań. Jeśli zaś chodzi o wystąpienie pana prezydenta Zełenskiego, no cóż, no, moim zdaniem próby nawet nieudolnie zawoalowanej sugestii, że część krajów, no bo to nie tylko Polska przecież prowadziła embargo, również Słowacja, również Rumunia, chroniąc swoje gospodarki, miałaby grać w orkiestrze Moskwy, jest dalece i w dużym stopniu, znaczy no, całościowo jest nie na miejscu, to jest po pierwsze. Po drugie, myślę, że Ukraina powinna jednak pamiętać, że to Polska jej pomaga, ale Polska ma też prawo chronić swój rynek. Polska przecież nie zakazuje tranzytu, wprost przeciwnie. Ten wolumen zboża, który jest tranzytowany przez Polskę, rośnie. Bo rzeczywiście w wyniku rosyjskiej agresji porty na Ukrainie są zablokowane i sam wyjazd zboża z Ukrainy jest przez nas wspierany, no tylko ono nie powinno zostawać w Polsce. I rzecz trzecia, już bardzo szybko, to chyba sami Ukraińcy powinni ocenić działania polityków, czy zgadzają się z takimi działaniami polityków, którzy w jakimś takim, no już dość samobójczym pędzie są skłonni
poświęcać czy ryzykować żywotne interesy swojego kraju dla zmaksymalizowania zysku kilku oligarchów. Mocne słowa. Radosław Fogiel, Prawo i Sprawiedliwość, gościem Sygnału Wnia, godzina 7.25. Przechodzimy do internetu, na stronę Jedynki oraz do naszych mediów społecznościowych. Zmiana tematu. Jakie układanki po wyborach? Ponad 231 głosów dla Prawa i Sprawiedliwości. Wszystko jasne. Sondaże tak nie wychodzi na razie w tej chwili. Z sondaży wiele rzeczy wielokrotnie nie wychodziło. Wspomniany przez nas przed chwilą pan prezydent Andrzej Duda, gdyby słuchał sondaży, to by w lutym 2015 roku został w domu i nie brał udziału w kampanii i nie został prezydentem. My ciężko pracujemy w całej Polsce. Nasi liderzy są obecni na spotkaniach, posłowie, kandydaci to samo. Wczoraj pani premier Szydło była w moim okręgu w Nowym Mieście nad Pilicą. Dzisiaj odwiedzi nas pan premier Morawiecki, pan prezes Jarosław Kaczyński. Jest dzisiaj na Dolnym Śląsku i w Opolu. Mamy dobry program, mamy czym się pochwalić, jeśli chodzi o dokonania ostatnich lat. I z tym idziemy do Polaków. Wierzymy, że postanowią nam powierzyć rządy na następne 4 lata. Oczywiście niczego nie przyjmujemy za oczywiste. Z dużą pokorą zawsze podchodzimy do wyborów, ale argumenty mamy silne. Dochodzi pół do ósmej, drodzy państwo. Naszym gościem był pan Radosław Fogiel, Prawo i Sprawiedliwość, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Dziękuję i dobrego dnia. Dziękuję serdecznie. Miłego dnia. Była to rozmowa dnia. Udostępni ją portal informacyjny polskieradio.pl.